Podróż do Uzbekistanu zainteresuje z pewnością wszystkich tych, którzy cenią sobie fenomenalne zabytki, którzy poszukują kraju odmiennego od wszystkich tych, które już widzieli, którzy nastawieni są na sympatycznych, otwartych ludzi, którzy doceniają egzotyczną kuchnię i poszukują nutki orientu na trasie. Pamiętajcie, Uzbekistan to przecież słynny jedwabny szlak. Margilan to miasteczko położone nieopodal Taszkentu, jest w Dolinie Fergany. My wybieramy się tam ze względu na to, że słynie głównie z produkcji jedwabiu oraz przepięknej ceramiki. Będziemy mieli okazję odwiedzić zarówno manufakturę, w której produkowany jest jedwab, jak i odwiedzić miejsce, gdzie powstają przecudne wyroby ceramiczne. Wizyta w fabryce jedwabiu to chyba wizyta niespodzianka, bo kto z nas nie zna jedwabiu? Pewnie każdy z nas coś o nim wie i coś o nim słyszał. Tutaj natomiast będzie miał okazję, żeby prześledzić proces powstawania jedwabiu od samego początku, krok po kroku. Wiadomo, że gdzie fabryka i gdzie warsztaty, jest też sklep. A w tym sklepie bardzo dużo możliwości zakupienia rzeczy z jedwabiu. Co ważne, te rzeczy jedwabne jak najbardziej wtapiają się także w modę europejską, dopełniając przepięknych stylizacji, cudowne kolory, bardzo modne kroje. Także jedwab z Uzbekistanu podbił i nasze serca, ale później też szczelnie wypełnił torby, z którymi wracaliśmy do kraju. Patrząc na mapę, wydawać by się mogło, że Uzbekistan to bardzo pustynny i suchy kraj. I dlatego zapraszamy Was specjalnie do Doliny Fergańskiej. Tam zieleni jest bardzo dużo. Tam też będzie okazja, żeby podczas naszego przejazdu móc zobaczyć słynne pola bawełniane. Wrzesień i październik to bardzo dobry czas, bo wtedy odbywają się zbiory bawełny i akurat wtedy ta roślina jest tak bardzo charakterystyczna, zdobiąc białymi kłębkami wielkie połacie terenów zajmowanych pod uprawy. W Dolinie Fergany, poza liczną przyrodą i manufakturami, zapraszamy do miejscowości Kokand, której będzie można zobaczyć przepiękny pałac z cudownymi zdobieniami, z pięknie zachowanymi częściowo pomieszczeniami, które niegdyś służyły prywatnemu właścicielowi, a teraz stały się bardzo ładnym muzeum. Taszkent, stolica Uzbekistanu, to oczywiście wielkie miasto, do tego jeszcze postsowieckie i nie zamierzamy tego ukrywać. Pokażemy Wam zarówno to oblicze tego miasta, ale odkryjemy dla Was również to drugie, piękniejsze oblicze Taszkentu, to, które ukrywa bardzo dużo naprawdę monumentalnych, pięknych, rozpoznawalnych i charakterystycznych dla Uzbekistanu zabytków. To będą całe kompleksy religijne z przepięknymi meczetami, wśród nich meczet piątkowy, to będą mauzolea, ale nie zabraknie także reprezentacyjnych placów w mieście. Zabierzemy Was na najwyższe piętro jednego z hoteli, które są w Uzbekistanie. Kuchnia Uzbekistanu na pewno nie należy do lekkich ani dietetycznych. To także propozycja dla tych, którzy lubią mięso. Tego mięsa jest tutaj sporo, ale mamy dobrą wiadomość dla tych, którzy mięsa nie jadają i cenią sobie kuchnię wegetariańską. Rozpoznaliśmy teren, znaleźliśmy także takie miejsca. Bądźcie spokojni, nie będziecie głodni. Kuchnia Uzbekistanu słynie przede wszystkim ze swojej narodowej potrawy, którą jest plow. W Taszkencie znamy miejsce, które nazywa się Plow Center. Zabierzemy Was tam, żebyście zobaczyli, jak dużo tego plowu przygotowywanego jest codziennie w ogromnych, ogromnych patelniach, w wielkich garach.
gdzie ze wszystkimi dodatkami to danie niemal maszynowo wydawane jest zgłodniałym tłumom, przychodzącym tłumnie właśnie w to miejsce, żeby móc skosztować tego dania. Będziecie mogli też popróbować miejscowych owoców, a tych właśnie jest właściwie przez okrągły rok w Uzbekistanie bardzo, bardzo dużo i smakują wybitnie, bądźcie pewni. Szczególnie dobra wiadomość dla miłośników arbuzów oraz melonów. Podobno te w Uzbekistanie uchodzą za jedne z najlepszych, najsmaczniejszych na świecie. Uzbekistan jest muzułmańskim krajem, dlatego nastawić się należy na dużą ilość meczetów. Oczywiście w kręgu naszych zainteresowań nie będą te współczesne meczety, ale skoncentrujemy się na tych najstarszych, najpiękniejszych. Minarety i meczety w Uzbekistanie nigdy się nie znudzą. Mimo tego, że jest ich bardzo dużo i to one stanowią główną atrakcję podczas zwiedzania tego kraju, to każdy z nich jest inny i każdy zasługuje na to, żeby go zobaczyć, żeby go obejrzeć. Są przepięknie zdobione te wszystkie najbardziej charakterystyczne i wyraziste kolory, którymi może Uzbekistan się pochwalić, czyli ten przepiękny niebieski, ta głęboka zieleń, przepiękne kolory żółci, to głównie właśnie zdobienia zaczerpnięte ze ścian minaretów oraz meczetów. Buchara bez wątpienia jest miastem, które przykuje Waszą uwagę, a być może dla wielu z Was zostanie numerem jeden na całej trasie po Uzbekistanie. My zadbamy o to, żeby pokazać Wam jej dwie twarze. Jedna z nich to ta Buchara współczesna, nowoczesna, która rozwija się podobnie jak każde inne miasto na świecie. Natomiast druga twarz, i zakładam, że ta spodoba Wam się dużo, dużo bardziej, to ta twarz stara, zamknięta w zabytkowych murach, mogąca pochwalić się wspaniałymi zabytkami, mającymi przynajmniej 400, 500, 600 lat. A najstarsze z nich, które uda nam się odkryć wspólnie, będą liczyły prawie 10 wieków. Zapraszam bardzo serdecznie do piekarni. Piekarnie uzbeckie to miejsca, gdzie naprawdę tętni życie. Wypieki są sprzedawane kilka razy dziennie. Za zapachem traficie do takich miejsc. Po całej okolicy niesie się zapach świeżego pieczywa. Piekarze są zazwyczaj bardzo mili i bardzo kontaktowi. Wiedzą, że stanowią atrakcję turystyczną, zapraszają do środka, pokazują, jak to funkcjonuje i jak to działa, a wypiek takiego pieczywa jest zupełnie inny niż to, do czego my przywykliśmy. Nadal tradycyjny. Będziecie zaskoczeni. Chiva to miasto, które urzekło mnie najbardziej. Podobało mi się, ponieważ jest spójne, kolorowe, otoczone murem. Przenosi idealnie w czasy, kiedy podróżowano tutaj karawanami i kiedy jedwabny szlak rzeczywiście przeżywał największy czas swojego rozkwitu. Chiva to miejsce niczym bajka, niczym baśń, jedna z tysiąca i jednej nocy. Przepiękne miasto, które bez wątpienia utkwi Wam w pamięci. Samarkanda, bardzo często nazywana królową, jeśli chodzi o miasta w Uzbekistanie, z pewnością spodoba się wszystkim tym, którzy lubią miasta duże, którzy lubią szerokie arterie, którzy uwielbiają gigantyczne zabytki. To nie tylko meczety, to tak naprawdę wielkie budowle będące całym kompleksem religijnym. To meczet, madrasa, czyli szkółka koraniczna, to przepiękny minaret, a we wnętrzach tych budynków coś dla ciała, czyli zakupy. W tej chwili wszystkie te zakątki, poza tym, że przetrwały do dzisiaj jako zabytek, są też miejscem, gdzie nabyć można bardzo wiele pięknych, naprawdę pięknych pamiątek z Uzbekistanu. Gwarantuję, że Uzbekistan spodoba się każdemu, kto podejmie decyzję o wyjeździe. Ten kraj ma swój własny klimat.
On zadowoli tych, którzy szukają zabytków. Mieliśmy to szczęście, które z pewnością wykorzystam przy kolejnych wyprawach, że spotkaliśmy bardzo młodych, aktywnych i otwartych na świat przewodników. I dzięki ich wiedzy o własnym kraju, ale także dzięki uprzejmości i otwartości na nas, udało się wysłuchać takich historii o Uzbekistanie, których na pewno nie znajdziecie ani w żadnym przewodniku, ani nawet na blogach internetowych. Trzeba być, przeżyć, doświadczyć tego, a najlepiej wraz z nami. Zapraszam do Uzbekistanu. Czekamy. Kolejne grupy jesienią, a potem wiosną.